Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Kościół w ostatnich latach staje w ogniu krytyki. A to papież nie pasuje, a to święci nie tacy święci, a to księża i biskupi ukrywają różne nadużycia. Zawsze jest do czego się przyczepić, bo nie jesteśmy idealni. Jednocześnie łatwo rzucić oskarżenie, tylko czy ono ma pokrycie w faktach? Tego już się nie sprawdza. Papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis pisał, że Kościół powinien być krytyczny wobec samego siebie, wobec tego wszystkiego, co w nim tylko ludzkie i naznaczone grzechem. I jak dodaje, nasze krytykowanie Kościoła jest jałowe i grzeszne, jeśli mija się z prawdą, albo jeśli zabraknie miłości do Kościoła i wdzięczności za łaskę, którą w Kościele i dzięki Kościołowi otrzymujemy. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla naszych grzechów to, że inni też nie zachowują Bożych przykazań. Nawet jeżeli to są nasi pasterze. Przecież każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Dlatego Jezus mówi dziś, zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Łatwo jest mówić. Mówimy dużo i chętnie, co i jak ma być zrobione. Tylko później brakuje przełożenia na przykład tych czynów. Dzieje się tak, kiedy stajemy się nauczycielami od wiedzy, a nie od prawdy. Jednak kiedy podejmujemy pracę nad sobą, dopiero wtedy doświadczamy, ile kosztuje nas przepracowanie jakiejś wady charakteru, naszego złego stylu życia, czy chociażby zerwanie z nałogami. Niemym świadkiem naszego zmagania staje się konfesjonał. Próbowałem i z tej, i z tamtej strony, i znów upadłem. Pilnowałem się, ale przyszła chwila i straciłem kontrolę. Ciągle przychodzę z tymi samymi grzechami i już nie wiem, co mam robić. Tak mówimy do spowiednika. U Pana Boga nie ma konkursu na piękne życie zewnętrzne. Nie ma nagrody za fasadowe zachowywanie zasad, którymi mogę się pochwalić przed innymi. On jest ciekawy naszego wnętrza, naszych siniaków, ran, łez. One właśnie pokazują, że mi zależy na dobrym życiu, by być kochającym człowiekiem. Są ludzie znani z tego, że są tylko znani i nic więcej. Dziś są, jutro ich nie ma. Można też z życia zrobić show, przejść przez nie jak huragan, porwać ludzi, a później porzucić się rozchwianych emocjonalnie i zgorszonych. Prawdziwa pobożność, jak mówi Jezus, wyraża się w sprawiedliwości, miłosierdziu i żywej wierze. To jest miłe Bogu. Kiedy w życiu cywilnym otrzymujemy coraz to nowe kodeksy i przepisy, to prawo Boże jest niezmienne. Można przyjąć, że od 2000 lat, kiedy Jezus je udoskonalił i wskazał, że najważniejszym przykazaniem jest prawo miłości. Tylko czy w naszym rozumieniu miłość oznacza to samo, o czym myślał Jezus? Czy miłość to bycie razem, odciążanie w obowiązkach, obdarowywanie upominkami? Raczej jest to tylko jakaś grzeczność wynikająca z kultury osobistej. Prawdziwa miłość jest pomocą w drodze do zbawienia i do świętości, a nie szukaniem zadowolenia w życiu doczesnym. Możemy więc wymagać od innych tego, czego sami nie zachowujemy. Mówię to przede wszystkim do siebie, bo kilkanaście lat temu Kościół dał mi mandat do nauczania. I wiem, że w wielu kwestiach jestem słaby i szukam swojej wygody. I wiem również, że nie jestem wolny od krytyki. Dlatego dziś prośmy Pana, by Duch Święty usuwał z nas to, co dwuznaczne, nieprawe, fałszywe i próżne. A w zamian czynił nasze serca pokornymi. By to, co mówimy słowami, przyczyniało się do wzrostu i chwały Królestwa Bożego w każdym z nas. Szczęść Boże!